Cześć! W tym materiale omówię temat właściwości w Solidworksie. Opowiem o możliwościach ich definiowania w makrosolid za pomocą makra Properties. Właściwości w Solidworksie to dodatkowe informacje, które zapisujesz do plików dokumentacji konstrukcyjnej. Macro Properties umożliwi ci hurtowe definiowanie, usuwanie i podmianę zarówno właściwości standardowych plików dostosowanych, jak i specyficznych dla konfiguracji. Materiał, masa, nazwa, opis, numer, liczba sztuk to dane, które wykorzystasz na listach materiałowych, zlinkujesz z nimi notatki, adnotacje w rysunkach 2D, w modelach 3D. Jeżeli zapiszesz do pliku dodatkowe właściwości, takie jak typ, rodzaj obróbki, gabaryty, kolor, producenta części handlowej, usprawnisz komunikację z technologami, z logistyką, z firmami działającymi z tobą w kooperacji. SOLIDWORKS obsługuje standardowe właściwości pliku, dostosowane oraz specyficzne dla konfiguracji. Zacznę od standardowych właściwości pliku, które definiuje się w zakładce Podsumowanie okna właściwości. Autor, tytuł, temat, komentarze, słowa kluczowe możesz uzupełnić tylko dla aktywnego dokumentu, w tym przypadku pliku złożenia głównego. Pozostałe informacje, takie jak data utworzenia, Modyfikacji, kto ostatnio zapisywał plik, są tylko do odczytu. Standardowe właściwości plików dodasz, zmodyfikujesz, przeglądniesz również z poziomu eksplorera plików w Windowsie. Tymczasowo dodam do folderu, w którym przechowuję dokumentację techniczną, dodatkowe kolumny i poukładam je. Mogę wykorzystać okienko szczegółów do przeglądania właściwości, sortować klikając na główek, grupować pliki np. po typie. Właśnie uruchomiłem na aktywnym złożeniu jedno z ustawień makra, które wcześniej przygotowałem. Jednym kliknięciem wtłoczyłem do plików to, co chciałem, to jest do autora nazwę użytkownika zalogowanego na Windowsie. W tytule mam nazwę pliku, a w temacie nazwę folderu, w którym znajduje się plik. Do właściwości słowa kluczowe wtłoczyłem tekst materiał szkoleniowy MacroSolid. Możesz skonfigurować makro według własnych potrzeb. Najważniejsze to oczywiście określenie nazwy oraz dobranie metody przypisania wartości. Jeżeli chodzi o właściwości standardowe pliku, musisz skorzystać z odpowiedniej, z góry ustalonej nazwy właściwości. I tak, aby zapisać wartość do autora, skorzystaj z SW Autor. Do tytułu SW Tytuł. Do tematu SW Temat. SW Komentarze. SW Słowa Kluczowe. Ewentualnie użyj odpowiedników w wersji angielskiej. Macro Properties umożliwia przypisanie wartości właściwości na różne sposoby. Masz do dyspozycji funkcje, szybki wybór daty, listy, które możesz wcześniej przygotować. Opcje pobierania informacji z elementów ciętych. Możliwość pobrania informacji z materiału przypisanego do modelu. Możesz wpisać również swój tekst. Do tego domyślnego ustawienia makra do autora będę przypisywał wartość z listy DrawBy. Program jest w stanie pobrać nazwę pliku, nazwę folderu, w którym plik się znajduje, ale również fragment tekstu nazwy pliku lub folderu na lewo lub na prawo od podkreślnika. W moim przypadku sprawdziłaby się opcja pobierania fragmentu z nazwy folderu. Już na poziomie okna makra możesz zdecydować, do jakich plików właściwość ma wpadać. Makro rozpoznaje części, blachy, konstrukcje spawane i złożenia. Niezależnie możesz również zapisać dane do plików SLD, DRW. Przejdę do właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji. W dostosowanych możesz zapisywać dodatkowe informacje o modelu. Jeżeli w Twojej firmie dozwolone jest modelowanie w konfiguracjach, to jest tworzenie różnych wersji np. wymiarowych ze względu na materiał, wygląd. Wówczas właściwości, które z tego punktu widzenia mogą przyjmować różne wartości, Powinny być definiowane właśnie tutaj, w specyficznych dla konfiguracji. Moje rysunki powstały na bazie szablonów, które odwołują się do z góry ustalonych właściwości. Stąd tabelka nie uzupełnia się. Brakuje materiału, masy, sztuk oraz numeru. Uzupełnię o te dane ustawienie makra Properties, korzystając z dostępnych funkcji Material, Weight, Quantity. Tutaj decydujesz, czy właściwości tego makra mają zostać wpisane do dostosowanych czy specyficznych dla konfiguracji. Pod opcja wszystkie konfiguracje. Jeżeli odznaczysz, zostaną wpisane tylko do aktywnej, to jest użytej w danym projekcie konfiguracji. Możesz przygotować kilka swoich ustawień i zapisać pod dowolną nazwą, a następnie wywoływać je już bez uruchomienia tego okna. Z góry, z menadżera poleceń Command Manager. Jeżeli uruchomisz makro na złożeniu, zostaną przerobione wszystkie pliki związane z tym modelem, lub tylko pliki znajdujące się na najwyższym poziomie struktury złożenia, z pominięciem tych, które ewentualnie złapały opcję POMIŃ. Masz możliwość pomijania po nazwie, to jest jeżeli w nazwie pliku program znajdzie zdefiniowane frazy, np. din ISO. Masz możliwość pomijania plików znajdujących się w folderze drzewa Feature Manager. Tym konkretnym lub w jakimkolwiek. I w końcu masz możliwość pomijania plików znajdujących się w konkretnej lokalizacji, czyli program analizuje ścieżkę do plików i na tej podstawie stwierdza, czy pomijać, czy nie. OK. Odznaczam opcję pomijania. Zaznaczam opcję, która umożliwi definiowanie właściwości dla rysunków. Zmieniam nazwę ustawienia tego makra. Zapisuję i ponownie uruchamiam makro w trybie aktywnego dokumentu na złożeniu. W kolejnych moich materiałach dotyczących właściwości w SolidWorksie pokażę m.in. jak skonfigurować makro Properties, aby do właściwości zapisywały się gabaryty, numery, indeksy czy też opisy dla blach. Omówię również, jak szybko sprawdzić właściwości, wtłoczyć je dla zaznaczonych komponentów, jak korzystać z Quick Properties. Jak przerzucić właściwości z pliku Excela?